Tarnobrzeskie Centrum Seniora na 2 dni zamieniło się w Centrum Badań dla Osób po 40 roku życia. Zainteresowanie bezpłatną diagnostyką przerosło oczekiwania organizatorów. Funkcjonujące od roku Tarnobrzeskie Centrum Seniora każdego dnia dba o zapewnienie najstarszym mieszkańcom aktywnego wypoczynku. Tym razem placówka otworzyła się dla nieco młodszych tarnobrzeżan, oferując im bezpłatną profilaktykę. To było połączenie pomysłów. Dzięki uprzejmości władz miasta Tarnobrzega i prezydentowi miasta mieliśmy możliwość zorganizowania tu w Tarnobrzegu takich badań, a z racji tego, że Tarnobrzeskie Centrum Seniora mieści się w centrum, jest to idealna lokalizacja dla mieszkańców Tarnobrzega, połączyliśmy siły i udostępniliśmy nasz lokal dla mieszkańców. Na badania prowadzone w godzinach od 7 do 10 mógł przyjść każdy. Nie ma tutaj rejonizacji, jest tylko bariera wiekowa, no ale wiemy, nie możemy tego w żaden sposób przeskoczyć. Nie trzeba było się rejestrować, wystarczy mieć tylko ze sobą dowód osobisty bądź pamiętać PESEL. No i oczywiście, jeżeli ktoś miał już te badania robione, to już nie może mieć drugi raz. Dwudniowa akcja zaskoczyła frekwencją u samych organizatorów. Tylko pierwszego dnia z badań skorzystało blisko 100 osób.